Cześć, robię tylko taki test, ponieważ pierwszy raz nagrywam na GoPro. No i tutaj właśnie sobie jadę przez lasek i chcę zobaczyć, jak to wyjdzie, jak to przerzucę na komputer. Jeżeli odwrócę Wam kamerę tutaj i ponagrywam, to zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, nie? Czy właśnie będzie można fajnie sobie ponagrywać, lepiej z tego z ręki. Nie mam żadnego stabilizatora, tylko mam taki kupiony stick, który jest, nazywa się floating stick, czyli wiadomo, GoPro jest wodoszczelne, jak to się nagrywa w wodzie, żeby GoPro nie utonęło. No i tyle, w ogóle nie mogę się przyzwyczaić do tego, ale może nawet lepiej, że jak patrzę w obiektyw, to nie widzę siebie, tylko patrzę sobie w obiektyw, więc wtedy centralnie nagrywam siebie. No i chciałem Wam poopowiadać trochę o tych kamperach. Jutro nagram film z postępami prac obydwu kamperów, gdyż ten kamper, którego zaczęliśmy robić w zeszłym roku, jest już praktycznie skończony. No nie nagrywałem, bo przedłużają się te roboty, nie było wiadomo, kiedy to będzie gotowe. Został tylko fotel do przykręcenia, wypas to jest w naprawie, bo no wiadomo, coś tam zaszwankowało i przestało się odpalać. Jest to nowy sprzęt, praktycznie nieużywany, więc odesłałem go i powinni go dosłać. Tyle. Naprawdę fajnie to wyszło. Zamówiłem te oryginalne rolety zaciemniające do kabiny, które są do trojaczków, czyli do Citroenów, Peugeotów, Boxerów i Ducato. I bardzo fajnie to wyszło. Tylko oczywiście na drzwi boczne zostały zamówione rolety, chyba z firmy Rimes, te, które mamy w tym naszym nowym kamperze. A na przednią szybę jest jakaś inna roleta i jest minimalny odcień tego flisu, ale to chyba tak z czasem pewnie się nabierze na jeden kolor, więc naprawdę fajnie to wygląda. Jest jeszcze roleta zaciemniająca przy szoferce. Boże, przy jakiej szoferce? Przy stoliku w drugim rzędzie, więc jak to wszystko fajnie się zaciemni, obróci się fotele przy stoliku, naprawdę fajnie to wygląda. Już nie mogę doczekać. Ciągle jakoś, tak, teraz święta. Chciałem dziś wyjechać na święta, to jutro ma padać deszcz w piątek, Wielki Piątek, sobota, niedziela, ma być po 9 stopni deszczowo, więc też kurde nie bardzo, żeby gdzieś jechać. Więc już obiecałem sobie, że na pierwszy weekend po świętach biorę gdzieś dzieciaki, żonę i spróbujemy gdzieś pojechać, przespać się w tym kamperze, pokorzystać, poładować te solary, posprawdzać, pogrzać wodę, wziąć prysznic, potestować to tak na maksa, więc trzymajcie kciuki. Tyle. No i co? I kamper będzie lądował na OLX-a, na sprzedaż, więc jestem ciekaw, czy się sprzeda, czy nie sprzeda. Jak się nie sprzeda, to też nie będę jakoś płakał, bo mi się tak podoba, tak jestem z niego dumny, że będę sobie go normalnie użytkował. Może go nawet komuś wypożyczę. Coraz więcej znajomych się pyta, aczkolwiek czasy przyszły takie niepewne, że naprawdę nie wiadomo, no paliwo drogie, promy drogie, jak sami sprawdzaliśmy, chcieliśmy jechać jeszcze na wakacje z przyczepą na Sardynię, no to cena promu mnie zaskoczyła, 5000 zł w dwie strony, gdzie plus paliwo, opłaty autostrady, to sam dojazd na Sardynię i z powrotem wyjdzie jakieś 7000 zł, gdzie trzeba zapłacić pole kempingowe, no to akurat w tym przypadku nie jest jakiś duży koszt, bo to jest jakieś 2,5 tysiące zł do 3. Jedzenie jakiś ten. No w sumie, jak w sezonie, jak sprawdzałem jakieś oferty na All Inclusive, to też to wychodziło coś po tego. Ale jak się lubi karawanik, to jest na pewno lepsze. I długo się zastanawialiśmy, czy nie pojechać kamperem. Tylko dla nas wyjazd kamperem nie bardzo, ponieważ zawsze jeździliśmy z przyczepą kempingową. Przyczepę rozstawialiśmy zawsze na polu kempingowym. Staraliśmy się szukać takich pól namiotowych, na których były pełny pakiet sanitarny. Najlepiej taki, gdzie miały kanalizację, bo wtedy podłączaliśmy przyczepę pod wodę i korzystaliśmy sobie w przyczepie tak jak normalnie. Ale najlepszym kempingiem, jaki trafiło nam się 2 lata temu na Lazurowym Wybrzeżu, to było pole namiotowe, pole kempingowe z prywatną łazienką. No to był szok, czyli rozstawiasz przyczepę, nie musisz tam się martwić za bardzo o mycie, o wodę, o takie rzeczy, o toaletę, tylko tam idziesz sobie spać. Mieliśmy klimatyzowaną tą przyczepę,
więc wygodnie sobie tam spaliśmy, a w ciągu dnia spędzaliśmy cały dzień na zewnątrz pod markizą i mieliśmy prysznic, kibelek i na zewnątrz duży taki zlew do mycia naczyń. Było to coś wspaniałego, więc ja na pewno na te pole namiotowe wrócę. Jeżeli wrzucę ten materiał, to wrzucę Wam linka do tego pola namiotowego, zwłaszcza, że ono nie było drogie. Jedynym jego może mankamentem było to, że nie było przy samej plaży, ale tak jak mówię, jak rozstawialiśmy czepę, mieliśmy do dyspozycji auto i tak po całym tym lazurowym wybrzeżu sobie jeździliśmy, po najróżniejszych plażach zwiedzaliśmy sobie, czy park ten Verdon, to coś wspaniałego. Dlatego też nie chcemy jechać kamperem, bo to po prostu by nas strasznie ograniczało. Nie siedzimy przeważnie cały dzień na kempingu, tylko sobie zwiedzamy i podróżujemy i oglądamy. Także to na razie tyle, taki wstęp do jutrzejszego filmu. Witam Was, mamy dzisiaj Wielki Piątek, więc przyjechałem, tak jak obiecałem, nagrać Wam postęp tego pierwszego campervana. Jest tutaj Daniel, zobaczcie, oczywiście montujemy, ponieważ nie mówiłem Wam wcześniej, ale w zeszłym roku jak planowaliśmy wyjazd, okazało się, że klimatyzacja nie działa, więc została wymieniona nowa chłodniczka. Wczoraj został nabity gaz i wszystko działa, więc to już Daniel to montuje, powinno wszystko być ok. A zobaczcie tutaj sobie do środka, jak to wygląda. Na razie przywiozłem, w domu miałem skrawki starej wykładziny, co wymieniają w pokoju dzieci, i pociąłem na takie kawałki, gdyż tutaj wyciągnięta jest szafka, którą właśnie Paweł montuje z szufladami. No i to tak zrobiłem, zawiozę to do komfortu, już dzwoniłem, jeszcze to ładnie w domu wyrównam i oprzyjemy te krawędzie całe, będą takie małe dywaniki. Ale co chciałem Wam pokazać najbardziej, to jak tutaj zrobiony jest stolik. Blat kupiony normalnie w markecie, wycięty, jeszcze on będzie tutaj zeszlifowany, żeby był taki przyjemny, zaokrąglony. Noga z Go Marketu, kanapa jeszcze też nie jest przykręcona, ale już jest zrobiony taki dodatkowy stelaż, żeby to podnieść troszkę, gdyż nie robiliśmy tutaj dodatkowej podłogi i wyprofilowane to jest, więc naprawdę się fajnie, wygodnie siedzi. Ten fotel jest, wiadomo, obracany. No i co najważniejsze, zamontowaliśmy te oryginalne rolety z firmy Remis. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. Fajnie to działa. Tutaj jest nasz drugi fotel, który też jeszcze nie jest przykręcony. A jest to fotel, który kupiłem ostatnio i dostał całe nowe obszycie, całą nową piankę. Także jest cały odnowiony. Także nie wiem, czy wiecie, ale żeby kupić ten fotel od pasażera do przerabianych campervanów, to nie jest naprawdę łatwe zadanie, ceny są kosmiczne. No i zobaczcie sobie, to jest też oryginalne do dedykowanych tych trojaczków, czyli jumperów, bokserów. Świetna sprawa. Na czas jazdy to chowamy sobie, mamy pełny widok, a jak potrzebujemy, stajemy sobie na wieczór, to rozciągamy i mamy zasłonięte całość. Są to dwie z różnych firm, ale to też jest naprawdę fajnie działa. Zasłaniamy to. Musiałbym to dwoma rękami. Nagrywam dla wszystkich vlog, jak to wygląda. Także tutaj brakuje szafki. Łazienka też jeszcze będzie poprawiana troszkę. Łóżka już zostaną tutaj w tej wnęce. Zostanie zamontowana szafka, takie cargo wyciągane na różne przyprawy, różne jedzenie. A tutaj wyżej zostanie zrobiony drążek i będzie taka mini szafa, gdyż nie ma tutaj takiego miejsca, gdzie by można było parę rzeczy powiesić. Więc myślę, że został tydzień maksymalnie i będzie gotowe. Dobra, to by było na tyle. To jest taki krótki filmik z prezentacji tego, co tutaj udało nam się zrobić. Obróciłem jeszcze ten fotel. Także, no jest on troszkę wyżej, ale myślę, że będzie ok. I tak on jest troszkę dalej od tego stolika. Stolik jeszcze, wiadomo, tam jest ogólnie tyle fajnie, że można go przesuwać, więc jest on bardzo, bardzo praktyczny. No i bardzo łatwo go ściągnąć, teraz nie dam rady jedną ręką, ale tutaj się to po prostu podnosi
normalnie możemy go zdemontować. Się składa tutaj. O. Stolik prawdopodobnie wyląduje tutaj za tymi fotelami. Zrobimy takie miejsce, że na czas jazdy, jeżeli nie będzie potrzebny, będzie się tutaj chował. Coś takiego. No bo tutaj teoretycznie miał się chować tutaj, ale tutaj szkoda nam tego miejsca, gdyż przyda się takie wysuwane cargo plus tutaj taka półeczka koło łóżka, więc uważam, że to będzie też dobry pomysł. Dobra, to na razie tyle z postępów prac. Plan jest taki, że do tydzień po świętach już wszystko będzie gotowe, skończone. No i wyjedziemy sobie na pierwszy wyjazd. A następny weekend może pogoda będzie fajna. Także postaram się nagrać relację z tego wyjazdu i pokazać wam, jak tutaj to wszystko działa, jak sobie śpimy, ogrzewanie, woda, wszystko. Także zapraszam do śledzenia dalej kanału. Dobra, idziemy jeszcze na chwilę do Pawła, do stolarza, zanieść mu ten stolik, żeby go jeszcze troszkę przyszlifował i pokażemy wam, zobaczymy, jak on sobie tutaj urządza z naszą szafką. Czy w ogóle jest? Zaraz Daniel do niego dzwoni. Zobaczymy. Otworzysz? Ja, jest, dobra. Także nagrywamy wejście do Pawła. Szczęście przestało padać. Cześć Paweł. Cześć. Idziemy do ciebie ze stolikiem. Zobaczcie, jak wygląda ciężej pracując stolarz tutaj w Mikołowie. O, kurde, zobaczcie, jaki tyle sprzętu, nie? Tutaj nie ma lipy, zobaczcie, jaka maszyna. Także ostro. I co, masz rozebraną tą szafkę, już działasz z tymi szufladami? No to ładnie. Dobra. Ja przyniosłem tutaj ten, nie? I słuchaj, mimo że Daniel go potegował, poolejował, można go jeszcze z góry tak, żeby był taki gładszy? Masz taką maszynę? Mam, ale zatka się papier zaraz na tym oleju. Aha, czyli nie ma sensu to już znaczy robić. Ja przejadę trochę. Tak? No. Bo mi się wydaje, że on nie był, nie? Taki był lekko. Lekkie. I lekkie zaokrąglenie, tak. No. Spoko. I co, myślisz, że dzisiaj skończysz tą szafkę? Nie, no gdzie? Polakierować. No nie, ale przynajmniej kształt, nie? Szuflady, te sprawy. Dobra, bo ja już powiedziałem wszystkim, że na internecie, że na przyszłą w piątek wyjeżdżamy. Także to jest taki termin, kiedy to powinno być gotowe. Może się uda, co? Dobra, no to tym akcentem kończymy i czekajcie na odcinek w piątek, jak będziemy wyjeżdżać. Na razie.